I jeszcze pięć minutek. Ojciec Adam Szustak, dominikanin. Mistrzowskie gumiaki. O tym, co kalosze mają wspólnego z byciem kimś naprawdę niezwykłym. Na początek absolutnie niewiarygodna historia człowieka, która, mam nadzieję, pobudzi cię do czegoś niezwykłego. Rzecz dzieje się w Australii, gdzie organizowany jest najbardziej hardkorowy maraton świata – Zawodnicy mają do przebiegnięcia 875 km. Każdy, kto przebiegał dystans 42 km, wie dobrze, jaki to wysiłek. Pomyśl: Jaki trzeba mieć mózg, żeby wymyślić taki bieg? Biegnijmy, aż umrzemy. Trochę bez sensu. Ale impreza przyciąga wielu profesjonalnych biegaczy świata. Historia wydarzyła się w 1983 roku. Do tego czasu australijski bieg był wyłącznie dla najlepszych młodych sportowców w dwudziestym roku życia. Impreza dla tych, którzy bezustannie ćwiczyli, byli wspierani przez sponsorów, mieli najlepszy sprzęt. Wyobraź sobie, jaka to ogromna machina. Naukowcy przeprowadzili nawet badania, jak należy przygotować się do ultramaratonu, by dotrzeć do mety. W trakcie badań wywnioskowali, że aby przebiec dystans 875 km, co trwa kilka dni, trzeba każdej nocy w trakcie maratonu spać 6 godzin. Skrócenie tego czasu spowoduje, że organizm nie zregeneruje się i może nawet dojść do śmierci. To było profesjonalne. Najbardziej wypasione bieganie świata. Do czasu, kiedy na pasie startowym pojawił się 60-letni pan. Nie 20, 30, nawet nie 40-latek. Nazywał się Cliff Young i był farmerem. Zgłosił się jako uczestnik razem z kilkuset profesjonalistami z całego świata. Gdy organizatorzy zobaczyli go w tłumie sportowców, pomyśleli, że to jakiś żart. Cliff nie dość, że miał już poważnie przekroczony limit wiekowy, to przyszedł w gumiakach i stroju farmera. Podobno na początku ludzie wzięli go za kibica, który przyszedł zbierać autografy. Ale Cliff ustawił się w kolejce po numer startowy. Część osób śmiała się z niego. Jeden z kamerzystów podszedł i zaczął wypytywać, kim jest. Pojawił się we wszystkich telewizyjnych wiadomościach, ale nie jako gwiazda czy faworyt. Stał się po prostu pośmiewiskiem. Cliff Young, gość, z którego naigrywali się wszyscy. Jednak on się nie zraził. Po pierwszym dniu profesjonalni biegacze wyprzedzili go o wiele kilometrów, bo on nawet nie biegł, tylko truchtał. Ale kiedy oni poszli spać na sześć godzin, farmer, który nie wiedział o badaniach naukowców, stwierdził, że pobiegnie dalej. I tak przez pięć dni. Nie zasypiając ani na chwilę, powoli przesuwał się na coraz wyższą pozycję. Nikt mu nie zwrócił uwagi, że musi odpocząć. W prasie pojawiały się komentarze, że nie dotrze do mety, że umrze z wycieńczenia. Co się okazało? Ostatniej nocy przed finałem, Cliff, biegnąc swoim dziwnym tempem, wyprzedził wszystkich wypasionych ultrasportowców o kilka godzin. I pokonał dystans 875 km w ciągu 5 dni, 15 godzin i 4 minut. Jego wynik okazał się o dwa dni lepszy od wyniku innych uczestników. Chyba o 9 godzin lepszy od najlepszego wyniku, jaki kiedykolwiek osiągnięto w tym maratonie. Cliff Young pokazał wszystkim, że można. Że da się biec bezustannie. Niewiarygodna historia. Farmer stał się bohaterem Australii. Gdy dziennikarze pytali go, jak to możliwe, opowiedział, że wcześniej był pasterzem i zajmował się owcami. Miał gospodarstwo, które rozciągało się na powierzchni 8 km kwadratowych, a w nim hodował około 2000 owiec. Kiedy nadchodziły złe warunki pogodowe i trzeba było zapędzić owce, nie mając ani traktora, ani konia, bo nie było go na to stać, sam zaganiał owce. Zdarzyło mu się nawet robić to przez dwa-trzy dni. Słysząc w mediach o maratonie, który trwa sześć dni, pomyślał to tylko trzy dni dłużej, niż zazwyczaj biegam. Jakie można wyciągnąć wnioski z tej opowieści? Może teraz nie robisz nic szczególnego. Może zwyczajnie idziesz do pracy, na studia, zajmujesz się dziećmi. Robisz zwykłe czynności, o których sobie myślisz. Przecież to takie, takie nic. Ale jeżeli robisz to z sercem i nie mówisz sobie o matko, to jest nudne, taka żenująca robota, to Bóg przygotuje dla ciebie w tym wszystkim coś niezwykłego. Wystarczy, tak jak Cliff Young, zacząć w swoje zajęcia wkładać siebie. Po drugie, Znacznie ważniejsze jest to, by nigdy nie dać się zwieść temu, co zewnętrznie widzisz albo w drugich, albo w samym sobie. Możesz nawet sam o sobie myśleć, po mnie to już nie ma się czego spodziewać. Nie mam w sobie nic niezwykłego. Na innych też tak patrzymy, nie dając im szansy. Najpiękniejsze zdanie dotyczące człowieka, jakie pojawia się w Biblii, brzmi: Nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg. To stara biblijna zasada, którą warto zapamiętać. Spróbujmy kolejne dni przeżyć nie patrząc, tak jak zwykle. I jeszcze pięć minutek. Ojciec Adam Szustak, dominikanin. Czytała Krystyna Czubówna.